Siemanko, ja mam na imię Dawid i chciałbym Was gorąco powitać na moim kanale For Wheels by David. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować, jak wymienić pompę hamulcową. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. W tym samochodzie pedał hamulca wpada w podłogę. Jeszcze jak słychać, jest takie dziwne szczelanie. Wycieków żadnych nie ma. Uszkodzona jest pompa hamulcowa. Przejdziemy teraz do wymiany. Pompa hamulcowa znajduje się pod maską, tutaj przy serwie hamulcowym. Moja pompa hamulcowa jest bez ABS-u i ma cztery przewody. Jeden, drugi, tutaj z tej strony trzeci, tam się z tyłu chowa czwarty. W pierwszej kolejności musimy się pozbyć naszego płynu hamulcowego ze zbiorniczka. Jak to należy zrobić? Przy pomocy strzykawki lub też pompki opróżniamy zawartość zbiorniczka. Można też odkręcić jedną z tych przewodów hamulcowych, jeden z tych przewodów hamulcowych, czy ten niżej, i podstawić kubeczek taki malutki, aby tam płyn nam zleciał, tak? Płyn oczywiście należy wymienić. W moim przypadku to jest klucz 11 mm. Poluźniamy te nakrętki, te mocowania od przewodów hamulcowych. Ja już je chwilę prędzej poluźniłem. Tak, wysuwamy. Warto sobie zaznaczyć, na przykład, jeśli nie jesteście pewni, warto sobie zaznaczyć, na przykład, założyć sobie tutaj dwie opaski zaciskowe, żeby wiedzieć, że to jest przewód numer 2, a ten przewód numer 1, tak? Tak samo z tej strony sobie poznaczyć, czy taśmą, czy je podpisać, czy też może nie farbą, bo farbą, jeśli to zaznaczycie jakimś pisakiem czy korektorem, będzie to zmazywalne przez płyn hamulcowy, się to zmaże Wam, także raczej bym polecał taśmą lub też opaską zaciskową, tak? Odkręcę pozostałe przewody i przejdziemy dalej. W taki sam sposób, jak odkręciłem ten, należy odkręcić ten z tyłu też, podstawić zbiorniczek, czy też spuścić tutaj zbiorniczka u góry i tyle. Mam podczepiane moje, podkręcane moje przewody od pompy. Kolejnym krokiem, jaki należy zrobić, czasami macie czujnik poziomu płynu hamulcowego tutaj w zakrętce. Ja mam tutaj z boku, jak widać, ja go wyczepię. Tak, to jest wtyczka tylko po prostu. Kolejnym krokiem, tu mam nasadkę 13 mm, trzeba odkręcić te tutaj. Teraz pokażę, się chowają pod tą... tym przewodem. Tutaj jest pod spodem, zaraz słabo widać. Tak, teraz chyba będzie lepiej. Tutaj jest nakrętka, tak, w tym miejscu na 13 mm. Każdy samochód ma może różne, ale przeważnie to jest 13. Odkręcamy tą nakrętkę. Taka nakrętka znajduje się z jednej, jak i z drugiej strony. Co ważne, pamiętajcie, żeby Wasze przewody odkręcić jako pierwsze, tak? Bo jeśli odkręcicie nakrętki, to później cała pompa będzie się właśnie tak ruszać i nie będziecie zdolni odkręcić tych przewodów, tak? Także najpierw odkręcamy przewody, tak jak Wam pokazywałem, później nakrętki. Dobra, ja odkręcę tą nakrętkę i pompa będzie praktycznie, jeśli odkręcę z dwóch stron, pompa będzie praktycznie luźna i wyciągniemy ją. Pompę już mam odkręconą. Ją należy tak lekko, delikatnie pociągnąć i wysunąć. Ona jest cała luźna teraz. Co zostało mi zrobić? Po prostu się pobawić i ją wydostać, tak, na zewnątrz. W tym modelu może będę musiał lekko silnik, poduszkę silnika odkręcić i silnik na dół wziąć, aby ją wydostać, ale może mi się uda bez tego. Zobaczę. No po prostu musicie się pobawić, żeby to wyciągnąć, tak? Ja ją wyciągnę i przejdziemy z nią na stół. Jesteśmy z naszą pompą na stole teraz. Co zrobiłem kolejno?
wyciągnąłem taki pin. Ten pin tutaj blokuje nasz zbiorniczek. Zbiorniczek tutaj sobie siedzi, przez tą dziurkę przechodzi, przez tą tutaj dziurkę w korpusie przechodzi ten pin. Należy ten pin wypukać bardzo delikatnie młotkiem, abyśmy nie uszkodzili zbiorniczka, jeśli zbiorniczek zostawiamy. I wyciągnąć ten pin, wtedy mamy do wyciągniętą pompę na zewnątrz i możemy ją wymienić. Zbiorniczek możemy przepukać sobie zmywaczem do hamulcy, tak? Przepłukujemy go i na koniec płuczemy go płynem hamulcowym, aby pozostałość zmywacza do hamulcy wypłukać. Czyli go na koniec przepłukujemy dwa razy płynem hamulcowym i tyle. Mam nową pompkę hamulcową. Co robimy? Tutaj są uszczelniacze od zbiorniczka. Je należy tak nasmarować delikatnie płynem hamulcowym. Nie smarujcie tego smarem, bo smar może zatkać wam waszą pompkę, może go gdzieś polecieć po prostu, gdzie nie trzeba. Także smarujemy to płynem hamulcowym. Te wszystkie uszczelniacze są odporne na płyn hamulcowy, także nie martwcie się o to. Tak? Będzie to poślizg dla tego, żeby zbiorniczek wyrównawczy mógł delikatnie wejść. Kolejno, jak wsadzimy tutaj zbiorniczek wyrównawczy, wsadzamy ten pin blokujący, który zabezpieczy nam zbiorniczek, tak? Przód tutaj tą uszczelkę, która wchodzi do serwo. Smarujemy, tu jest retraber grease mam do tego. Ten uszczelniacz smaruje tym smarem. Można też wazelinką czy smarem silikonowym delikatnie posmarować. Nie smarujcie tego płynem hamulcowym, bo ten uszczelniacz niekoniecznie musi być odporny na płyn, bo tam jest tylko powietrze w środku, także lepiej go posmarować smarem czy delikatnie olejem, jak macie do wyboru, ale najlepszy by był smar taki czerwony, tak? Ten Red Rubber Grease. Założę ten zbiorniczek, wsadzę ten pin i przejdziemy do zamontowania na samochodzie. Tutaj jeszcze dodam małą tylko uwagę. Tutaj macie, tak to mniej więcej wygląda, tu jest wszystko wsadzone, tak, ten pin wsadzony, zbiorniczek siedzi na swoim miejscu. Dodam jeszcze uwagę, wiadomo, no te żółte korki, no to oczywista sprawa, stąd tutaj, stąd wyjmujemy, tak, żeby to przykręcić, żebyście nie próbowali po prostu przecisnąć się przez te żółte korki, to są tylko zaślepki. Także je wszystko usuwamy i przechodzę do montowania na samochodzie. Płyn, jaki stosujemy, no wiadomo, DOT 4, tak, do układu hamulcowego i sprzęgła. W tym wypadku sprzęgło chodzi na lince, ale DOT 4 będzie ok dla tego systemu. Kolejno, wsadziłem moją pompę do serwa. Mocujemy ją na te dwie tutaj nakrętki, jedna i z drugiej jest taka sama. Przeważnie są nakrętki, tak? To robimy jako pierwsze. Jako drugie wpiąłem tutaj sensor od czujnika poziomu płynu hamulcowego. Kolejno mocujemy te przewody. Pamiętajcie, jeśli mieliście je pozaznaczane, no to wiecie, jak to zrobić, tak? Który gdzie idzie. One w tym wypadku akurat tu się różnią. Ten jest na mniejszą nakrętkę, tamten jest na większą. Jak to robimy? Co jest ważne? Tu mam jednego poluzowanego. W pierwszej kolejności wkręcamy to palcami, tak żeby po prostu mieć pewność, że nakręciło nam się na odpowiedni gwint, że nie uszkodzimy gwintu po prostu, bo często ludzie biorą, przytykają, używają klucza i wtedy można łatwo uszkodzić gwint. Musicie to zrobić w palcach, pierwsze parę obrotów, jeśli siedzi, wtedy możemy dopiero użyć klucza, tak? Robimy tak cztery przewody, zależy, jeśli macie pompę z ABS-em, to będą tutaj dwa przewody, a ja mam bez ABS-u, czyli mam cztery. Czyli cztery muszę tak przykręcić, tak? I kolejno, jeśli są dokręcone, dokręcamy je jeszcze kluczem. Uzupełniamy nasz płyn w zbiorniczku. Tutaj na zakrętce wpiszę jeszcze, tak wam pokażę. Tutaj jest DOT 4, tak? Tutaj macie. Na każdej zakrętce przeważnie pisze, może nie na każdej, ale w większości pisze, jaki płyn należy użyć. Przeważnie to jest DOT 4.
Dokręcę ten przewód, uzupełnię płyn i przejdziemy do odpowietrzenia hamulców. Jak odpowietrzamy układ? Odkręcamy tutaj każdy z odpowietrzników. Tak, odkręcamy odpowietrznik. Tutaj jest. Odkręcamy, czekamy, aby płyn przeleciał z całego układu, żeby kapał do misy. Robimy tak z czterema kołami, aby zaczęło kapać. Wtedy możemy poprosić kogoś o pomoc i jak zacznie już nam kapać, całe powietrze nam zleci, wtedy możemy dopiero poprosić kogoś o pomoc i odpowietrzyć układ tradycyjną metodą lub też przy użyciu specjalnego przyrządu. Jak odpowietrzyć układ? No to znajdziecie też gdzieś, czy robiliście to prędzej. Jak nie, no to wkrótce pojawi się filmik o tym, jak to zrobić. Podsumowując, na co należy zwrócić uwagę? Na pewno zwróćcie uwagę na te uszczelniacze na pompie, aby ich nie uszkodzić przy wkładaniu zbiorniczka. Czasami też pompa jest dostępna razem z zbiorniczkiem. To jest może też lepsza opcja, bo zbiorniczek, jeśli jest stary, ma też różne zanieczyszczenia w środku. Ponumerujcie sobie te przewody od pompy, abyście ich nie pomieszali. Zazwyczaj one są z lewej i z prawej strony, mają inne końcówki, ale czasami bywa tak, że macie tylko dwa przewody, możecie je zamienić miejscami. Różnie to bywa w różnych samochodach. Także lepiej je ponumerować, że to jest jedynka, to jest dwójka i tak kolejno, czy taśmą, czy jakkolwiek wolicie. Opaskę zaciskową możecie na przykład jedną zacisnąć na jednym przewodzie, na drugim przewodzie zacisnąć dwie opaski, wtedy wiecie, że to jest przewód numer jeden, to jest przewód numer dwa. Co jeszcze? Pamiętajcie, przy odpowietrzaniu najpierw odkręćcie odpowietrzniki, niech ten płyn przeleci cały, niech sobie spokojnie kapie, aż będzie, aż wydobędzie całe powietrze z układu się i będzie leciał tylko płyn. Wtedy dopiero zacznijcie odpowietrzanie, aby niczego nie uszkodzić, aby nie narobić sobie większych kłopotów. Jak odpowietrzamy, jak nie wiecie? Prosimy jedną osobę, aby nam wsiadła do samochodu. Wtedy ona dusi hamulec na dół. My w tym czasie odkręcamy odpowietrznik i płyn wylatuje. Zakręcamy odpowietrznik i mówimy, żeby podniosła nogę do góry, czyli na dół, góra na dół. I odkręcamy odpowietrznik, hamulec jest na dole. Osoba w samochodzie trzyma hamulec na dole, my zakręcamy odpowietrznik i wtedy hamulec powinien iść do góry. I tak w koło, aż uzyskamy tylko wylatujący płyn z naszego układu, aż nie będzie żadnego powietrza. To tyle ode mnie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie mi łapkę w górę. Zapraszam też do subskrypcji mojego kanału, abyście byli ze mną na bieżąco. Dzięki, na razie, cześć, do następnego razu. A, i bym zapomniał. Dzięki bardzo za te komentarze i za te maile, które od Was dostałem, za te wiadomości na Facebooku. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek propozycje, piszcie komentarze, piszcie maile, piszcie na Facebooku. Dzięki, na razie, cześć, do następnego razu.